Otóż z 1,5 miliona tonnów rocznych, wtedy tyle produkowaliśmy. To jest 20 lat temu, niecałe 20 lat temu. Dzisiaj produkujemy, to jest najnowsza prognoza z Brukseli z poniedziałku, gdzie byłem na spotkaniu ekspertów ze wszystkich krajów europejskich, które liczą się produkcji jabłek. Prognoza dla jabłek w Polsce mówi, że zebraliśmy 4 miliony 810 tysięcy ton. To jest ile razy więcej? 3 razy więcej. Prawie 4 razy więcej, tyle było 20 lat. I chcę jeszcze powiedzieć, że ja także w Brukseli powiedziałem, że w naszej analizie, w naszej ocenie związku, do tego trzeba dodać 1 200 000 ton, które zostało pod drzewami i na drzewa, na jesieni. Bo tyle oceniamy, że mniej więcej zostało. Tyle jabłek się zmarnowało w tym sezonie. Czyli jak to wszystko dodamy, mamy 6 milionów ton. Jaka jest przyczyna tego wszystkiego? I też musimy sobie mówić prawdę. Nie słuchać bajek niektórych dzisiaj ekspertów, cudotwórców, którzy widzą, mają wizję, jak rozwiązać nasze problemy. Tylko musimy sobie poznać przyczyny, dlaczego tak jest. Osiągnęliśmy wyższe tony z hektara. Nie ma w tym nic złego. Kiedyś sady produkowały 15-20 ton z hektara, nawet te 20 lat temu. Dzisiaj sami wiecie dokładnie, ile to nasze sady produkują. To wszystko, nawet nie zważywszy na wzrost powierzchni upraw, spowodowało, że tych jabłek jest więcej. Po prostu ścigaliśmy się między sobą, ścigaliśmy się z innymi. Sadziliśmy coraz lepsze odmiany, coraz lepsza technologia i osiągnęliśmy nawet produkcję. Ogromna produkcja materiału szkółkarskiego nigdzie nie ewidencjonowanego. Taka jest prawda. To już nie potrzeba jechać na targ do Warki, nie potrzeba jechać na targ do Grunica, tylko wystarczy jechać w najbliższy poniedziałek na targ do miasta na Grunica. I zobaczycie, co w tym trudnym sezonie będzie się robiło. 3, 4, 5 zł za drzewko i tylko śmigają samochody. I tylko śmigają samochody. W tych regionach, gdzie jeszcze starsi siedzą na sali, kiedyś się tylko i wyłącznie pasy krok. W tych regionach dzisiaj powstają sami. I wcale nie ze środków unijnych, tylko pieniądze wykładane z własnej kieszeni. Dlaczego tak się stało? Dlatego, że niska opłacalność produkcji rolnej w innych dziedzinach i niemożliwość zintensyfikowania uprawy, gospodarstwa są niewielkie, więc nie ma wyjścia na produkcję zboża. Nie ma wyjścia na produkcję jakiegoś innego gatunku, buraki czy czegokolwiek. Najlepszą metodą na osiągnięcie lepszych dochodów jest posadzenie drzewek albo krzewów. Tani materiał szkółkarski, łatwo się to sadzi. Niedaleko zaraz na sąsiedniej wsi, albo na mojej jest jeden pół skupa mały, jeden to jest dwa, a nieraz są trzy. Był rynek rosyjski, sadziliśmy. I łatwo zbytu ze względu na rynek rosyjski. I to jest prawdziwa przyczyna, skąd się wziął wzrost produkcji z tych 1,5 miliona ton do 4 800 000 ton. Była koniunktura. Ja przypominam sobie też 20 lat temu, powiem to w tym miejscu, żeby nie zapomnieć. Jeździliśmy wtedy też jako związek i osobiście do różnych krajów Europy, przeważnie, podglądać, co oni robią, jakie oni mają problemy, jak próbują z tych problemów wyjść. Byliśmy we Francji, byliśmy w Holandii, byliśmy w Belgii, byliśmy na Węgrzech, w Czechach, Słowacji, Słowenii. I chcę wam powiedzieć, że z tych wszystkich krajów, które wymieniłem, jest tylko jeden, we Włoszech, jest tylko jeden kraj, który zwiększył nieco produkcję i który nadal tą produkcję ma na tak wysokim poziomie. Są Włochy. Później powiem dlaczego. Wszystkie inne kraje ograniczyły produkcję. We wszystkich innych krajach jest deficyt produkcji sadowniczej. We wszystkich tych krajach brakuje następców do przejmowania gospodarstw, nie ma młodych ludzi. We wszystkich tych krajach są ogromne koszty produkcji. Niech nikt dzisiaj nie mówi bajek, że tamto jest świetnie, tylko u nas jest źle. Chcę wam powiedzieć, że ci eksperci, którzy byli w poniedziałek w Brukseli, załamywali ręce, powiedzieli, że po prostu ta branża już nie ma żadnych perspektyw. Dziwili się tylko, jak ona w Polsce się rozwija. Bo Polska oprócz Włoch jest tylko jednym z dwóch dzisiaj krajów europejskich, w Unii Europejskiej, które w tym okresie zwiększyły produkcję, z tym, że Włosi niewiele, to widać na tym slajdzie, a Polska ogromnie. Będę to wyjaśniał, to jest po angielsku, będę wyjaśniał to po polsku. Żebyśmy znowu wiedzieli, w jakim miejscu na świecie w Europie jesteśmy. To są linie, które pokazują produkcję jabłek w poszczególnych krajach. Od 2012 do 2019. Najwyżej jest linia czerwona. To jest Polska. I ta linia czerwona, jak widzicie, tylko za te minionych 6 lat idzie bardzo mocno do góry. Z jednym wyjątkiem poprzednim. A zobaczcie na te inne linie. Zielona to są Włochy. To jest drugi producent pod względem wielkości w Unii Europejskiej, który odnotowuje per saldo. Ja powiedziałem wcześniej parę minut temu, że wzrost. Tak? Widzimy z tego, że to jest lekki spadek produkcji sadowniczej. Jabłek. Nie ma wzrostu. A już jak popatrzymy na inne kraje, jak Francja, jak popatrzymy na Niemcy,
i popatrzymy na średnią unijną, która jest zaznaczona na szaro, obserwujemy, że jesteśmy wyjątkiem pod tym względem w Europie. Można powiedzieć, ta poniedziałkowa debata w Brukseli była w dużej części zarzutem do Polaków skierowany przez przedstawicieli innych krajów. Belgii, Holandii, Francji, także Włoch. Zarzutem, dlaczego my tak dużo produkujemy, dlaczego my tak utrzymujemy ceny na rynku, dlaczego my niszczymy wszystkich w Europie niskimi cenami i kiedy się opamiętamy. Ja później ją opowiedziałem odpowiedzi na koniec, mam to kilka sesji przydać. Znowu z Brukseli, zobaczcie. Zbiory jabłek w 2018 roku w Unii Europejskiej, tylko Unii, a jeszcze poza Unią, to za chwilę do tego dojdziemy, były większe o 42% niż rok temu. 42% większe niż w 2017. Głównie za sprawą Polski wyniosły 13 milionów 230. Rekordowy zbiór. Nigdy jeszcze w Unii Europejskiej takich zbiorów nie było. I jak popatrzymy, jakbyśmy wrócili do tej poprzedniej linii, do tych poprzednich tabelek, to w tamtych krajach ta produkcja jest równa, mniej więcej jest równa, czyli w zeszłym roku wcale nie było jakiegoś drastycznego spadku z przynosami, ale w Polsce był spadek, co oznacza, że ten rekord my spowodowaliśmy. Nie nikt inny, tylko my. Ale to też oznacza, że przez te 20 lat, z 1,5 miliona do 4 miliony 800 i w tym roku trzeba znaleźć rynek zbytu dla tych jabłek. Nie ma możliwości zagospodarowania w inny sposób, jakiś sztuczny. Nie? Nikt tego w sztuczny sposób nie kupi, nie wyrzuci. Musi to znaleźć się ktoś, kto te jabłka kupi. Musi się znaleźć rynek dla zbytu, dla zbytu tych jabłek. Sytuacja z przemysłem przetwórczym, który słusznie przez nas jest uważany za ten, który destabilizuje rynek, ten, który nas wykorzystuje, bo wiemy dobrze, że 40-50% średnio rocznie przeznaczamy jabłek na potrzeby przemysłu przetwórczego. W tym sezonie na pewno będzie to ponad 60%. Myślę, że czym ten sezon będzie trwał dłużej, to ten udział przemysłu przetwórczego będzie się zwiększał. Tylko pytanie jest takie, czy to ma jakikolwiek pozytywny wpływ, czy nie ma? I o ile w poprzednich latach nie miało pozytywnego wpływu, to teraz widzimy wyraźnie, że to, że przemysł przetwórczy od nas te jabłka w tej chwili zabiera, odbiera, no to hamuje dalszy spadek cen, jaki mógłby być. I teraz trochę o tym przemyśle przetwórczym. Jest duże zapotrzebowanie, już na razie w tym sezonie, jest duże zapotrzebowanie na sokiełko. My to wiedzieliśmy od początku i od początku to wszystkim mówiliśmy. I na kongresie Korbus Chrum mówiliśmy w Polsce o tym. Mówili o tym eksperci światowi. W tym roku jest ogromne zapotrzebowanie na koncentrat jabłkowy, dlatego, że niskie zbiory w Chinach. I one zostały potwierdzone. W Chinach, które produkują połowę światowej produkcji jabłek, zbiory są niższe w tym sezonie, były w 2018 roku o 28%. To oznacza, że kilkanaście milionów ton jabłek Chiny wyprodukowały mniej. A ponieważ głównie ich ekspansja jest spowodowana tym, że sprzedają to później w formie koncentratu, no to nie ma dzisiaj na rynku praktycznie chińskiego koncentratu, dlatego jest miejsce na nasz koncentrat. Dlatego cały czas wszystkie przetwórnie pracują pełną obrotu, bo Chińczycy nie oferują swojego koncentratu. Pamiętacie, od lat walczyliśmy z chińskim koncentratem. Dlatego uważałem, że cena 8-10 groszy i my jako związek uważaliśmy, że cena 8-10 groszy za jabłko przemysłowe w tym najgorszym momencie była nieetyczna, karygodna i pozbawiona logiki. Stąd naciskaliśmy, żeby uruchomić ten mechanizm wycofywania przez Eskimosa, czy wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że przez Eskimosa, czy w jakiś inny sposób, żeby zrobić przeciwwagę dla przemysłu przetwórczego, który wykorzystał to perfidnie, wykorzystał nasze niezorganizowanie. Bo my ładnie, pięknie mówimy na różnych spotkaniach, że trzeba się być w kupie, razem działać, kop, siup, a później się bijemy pod taśmą ciągiem o to, kto ma wysypać jabłka. Takie sceny były. Niech nikt nie mówi, że nie. To jest jedno z tych trudnych określeń, które musieliśmy wypowiedzieć. Takie sytuacje były. I dopiero teraz trwa dyskusja, czy wzrost ceny spowodowała spółka Eskimos, bo zaczęła kupować interwencyjnie po 25 groszy, czy mróz, który wystąpił na jesieni, spowodował, że my tych jabłek nie woziliśmy. Bo w mojej ocenie i naszym związku, gdyby nie ten mróz jesienny, to może do dnia dzisiejszego cena by nie przekroczyła 10 groszy za kilogram. Bo byśmy wszystko zbierali. Wszystko, co w tych salach było, a tak to mróz nam tym wszystkim pomógł. I nie mówmy, że było inaczej.
Teraz te kolejne działania, które w tych minionych latach podejmowaliśmy, bo na to wszystko trzeba znaleźć rynek zbytu. Na tą rosnącą produkcję jabłek musieliśmy też jako związek znaleźć rynek zbytu. Wszędzie, gdzie to było możliwe na świecie, penetrowaliśmy rynek i penetrujemy nadal, żeby to polskie jabłka uchronić. Ale też podobne działania wspieraliśmy w zakresie koncentratu. Kiedy walczymy z przetwórniami, bo nas uważamy, że okradają, oszukują, to walczymy. Ale wtedy, kiedy jest potrzeba wypromowania na świecie polskiego koncentratu, pokazania polskiego sobku jabłkowego, to te działania są równolegle prowadzone. I zobaczmy teraz, co się działo, co się wydarzyło w tych minionych latach z produkcją koncentratu. W 2006-2007 roku było to około, to jest sezon bardzo dobry zbiór. Około 200 tysięcy ton koncentratu. W 2018-2019 jest prognoza, że to będzie 350-370. Ja myślę, że to będzie ponad 400. To jest drugie tyle produkcji koncentratu w przeciągu nieco ponad 10 lat. Znowu trzeba było gdzieś na świecie na ten sok znaleźć miejsce. Ktoś za to musiał wyłożyć pieniądze, ktoś musiał to zapłacić. No nie zmusimy wszystkich, żeby pili na świecie tylko i wyłącznie polski sok. I teraz tu się wytłumaczymy z tego, że jak się pojawiały pieniądze dla zakładów przetwórczych na rozwój ich technologii, to my tego nie bojkotowaliśmy. My nie mówiliśmy, nie wolno im dać tym krwiopijcom pieniędzy. My mówiliśmy inaczej, trzeba im dać. Niech oni rozwiną te zakłady. Bo może przyjść taki moment, taki rok, gdzie te moce przerobowe będą potrzebne. Bo pamiętamy, tu też siedzą takie osoby, trochę siebie głów jest, tak jak mówię. Ja tu doskonale pamiętam, co było 20 lat temu. Zakład w Tarczynie, a jeszcze lepiej przed prywatyzacją. Zakład w Tarczynie, zakład w Górze Kalwarii, parę starów, które stały kilometrami. Ile na tego stara się mieściło? 10 ton. Dzisiaj mamy tyle w Polsce zakładów, że przerabiają, myślę, że dziennie są w stanie przerobić tyle, co tamte wszystkie przed prywatyzacją w ciągu miesiąca. Takie są moce przerobowe. Czy trzeba było to hamować, czy nie? Nie. My uważaliśmy, że nie, tylko trzeba wprowadzić dobre reguły współpracy. To jest to, co słyszeliście o umowach kontraktacyjnych. Rynek koncentratu jest wzrostowym rynkiem. Soku będą ludzie pili więcej. Proszę? Soku ludzie będą pili więcej. Na rzecz jabłek świeżych. To jest trend światowy. Nie unikniemy tego. To jest wygodnictwo. Ludzie coraz częściej wolą wypić sok, niż kupić świeży jabłek. I z tego wyciągnęliśmy wniosek. Co nie znaczy, że mamy produkować jabłka na potrzeby przemysłu przetwórczego, bo druga prawda jest taka, że za to zawsze się uzyska niższe ceny niż za jabłka wysyłane. To jest jak gdyby potwierdzenie tego, co mówiłem wcześniej. Co się wydarzyło przez sezon 12, 10, 12 lat? Jakie były ceny koncentratu? Oczywiście, weźmy taki niski słupek 2017-2018. Niski słupek, jeżeli chodzi o sprzedaż, a wysoka zielona linia, jeżeli chodzi o cenę. No wiadomo, jest mniej, lepsza cena. Jest więcej, cena spada. Prawo podaży i popytu działa bezwzględnie także na tym rynku, tylko że on jest lekko zachwiany, nie będę to dzisiaj rozwijał, poprzez monopolistyczną pozycję zakładu. On nie jest wolnym rynkiem. I dlatego w tym roku, mimo tego, że wiedzieliśmy, że na świecie jest zapotrzebowanie na koncentrat jabłkowy, to gdyby ten rynek był całkowicie wolny, to ktoś by gdzieś te jabłka nasze na potrzeby soku kupił, bo na tym byłby doskonały biznes. Tylko że na zewnątrz tych zakładów nie ma. One są zlokalizowane głównie w Polsce. Więc nie było alternatywy wiezienia jabłek do Ukrainy, do Rosji, na Zachód. Bo tam po prostu takich przetwórni, które mają takie moce przerobowe jak w Polsce, nie ma i nikt nie byłby w stanie tego zrobić. Dlatego byliśmy poddani takiemu wąskiemu gardłu. My przywoziliśmy, oni obniżali, my przywoziliśmy, obniżali. Oni obniżali, bo po co mają płacić więcej, jak mogą zapłacić mniej, a to mam mieć, a my przywoziliśmy, bo nie mieliśmy żadnej alternatywy. Pojawiła się alternatywa w postaci powiedzmy Eskimosa i mrozu, cena od razu poszła do góry. Dzisiaj to jest 3 razy tyle, co było na jesieni. Jabłka kupione na jesieni za 30 groszy spokojnie by się sprzedały w postaci koncentratu do 96 i dalej by się sprzedawały. Bo nie ma tej presji chińskiej, nie ma tej presji. Ja już nie będę tu dużo poświęcał uwagi sytuacji w zakładach, to każdy wiemy, to są zakłady, które mają monopolistyczną pozycję na rynku w zakresie produkcji u nas w Polsce, bo tylko możemy im sprzedać, a nikomu innemu, i w zakresie sprzedaży, bo tylko one mogą sprzedać, a nie żadne inne. Ten rynek jest zmonopolizowany. To jest próba z naszej strony, tymi umowami kontraktacyjnymi, rozbicia tego rynku. I wszystkie metody, głosy torpedujące wprowadzenie umów kontraktacyjnych są za tym, żeby dalej był on tak rozchwiany, jak jest do tej pory. Nie jest prawdą, że te umowy kontraktacyjne spowodują pogorszenie naszej sytuacji. Nawet jak cena nie będzie taka, jak byśmy sobie wymarzyli, to ona i tak będzie lepsza niż średnia wieloletnia, jak bierzemy za naszą produkcję. No,
Tego nie będę za bardzo rozwijał, bo to każdy wie, co u niego w domu jest, jaka jest sytuacja. Ja tylko rozwinę ten ostatni. Brak eksportu to nasz, ona jest największy do tej pory rynek. Czyli rynek polski. Później to udowodnię też danymi różnych ekspertów. To, że dzisiaj sprzedajemy jabłko deserowe w tak śmiesznej cenie, to, że sprzedawaliśmy na jesieni jabłko przemysłowe w tak śmiesznej cenie, to jest spowodowane tym, że wyprodukowaliśmy my tego rekordowo dużo, 4 800 000 ton. Rekordowo dużo tego wyprodukowała Unia Europejska, ponad 13 milionów ton. I rekordowo dużo tego wyprodukowały takie kraje jak Rosja, Ukraina, Białoruś, Mołdawia, Kazachstan, Serbia. 5 krajów tylko wymieniłem. Ale dlaczego akurat te 5 krajów wymieniłem? I dlaczego bardzo duża produkcja w tych krajach pogłębiła nasze kłopoty? Pogłębiła nasze kłopoty. Dlatego, że wszystkie te kraje mogą sprzedawać do Rosjan. I dlatego, co za chwilę będzie pokazane, wypadł nam kompletnie w tym sezonie rynek rosyjski. Praktycznie kompletnie. W postaci Białorusi. Ja wczoraj dzwoniłem z jednym z polskich ludzi, którzy są w Rosji. Zapytałem się, bo to już będzie też za chwilę pewnie pytanie, co będzie dalej. Ile jeszcze mają jabłek? Więc do końca marca wystarczy im swoich jabłek. Mówię o Rosji. Do końca marca wystarczy im swoich jabłek, białoruskich jabłek, mołdawskich. I co ciekawe, mimo konfliktu prawie że na poziomie wojny, jest ogromny import jabłek z Ukrainy kanałami takimi, jak my kiedy wysyłaliśmy. A od nas co jest? Nie ma. Prawie zerowy eksport do Rosji, to zerowa. Na Białoruś za chwilę pokażę, że to jest również niewielkie. Jedną rzecz musimy też zrozumieć. Bo tu byli, przyjadą jeszcze, czy będzie bliżej wydarzeń politycznych, to będą więcej przyjeżdżali. Cudotwórcy, którzy powiedzą, że mają gotową receptę na rozwiązanie wszystkich sytuacji. Tylko warunek, że trzeba się zjednoczyć albo zagłosować odpowiednio. Jest rynek. Jeździmy, ja podam to na przykładzie rynku Bronisza, gdzie większość z nas bywała, przybywa. Na przykład tego targu z drzewkami w Gruzji wczoraj. Są trzy rzeczy, które na tym rynku są. Podaż, czyli to, co jest oferowane do sprzedaży. Popyt, czyli to, ile kto chce kupić. I z tego wszystkiego się kształtuje ceny. I nic tu nie pomoże. Nie ma na tym rynku żadnych cen regulowanych przez państwo. Nikt nie zapewni nam ceny na jabłka minimalnej. Tak jak nikt nie zapewni szkółkarzowi minimalnej ceny na drzewko. Tak jak nikt nie zapewni na rynku hurtowym Bronisza minimalnej czy maksymalnej ceny na truskawkę. Wiemy dobrze, doskonale, jeżdżąc na te rynki. I to o tym będzie za chwilę. Czyli to prawo podaży i popytu jest bezwzględne w tym przypadku. Ono to wszystko weryfikuje. Podałem to na przykładzie przetwórni. Podaż z naszej strony była ogromna. Przetwórnie mogły dziennie przerobić powiedzmy 1000 ton, my oferowaliśmy 2000 ton. Popyt był na 1000 ton, a nie na 2000 ton. Bo tyle mogłyby moce przerobowe przerobić. I z tego się kształtowała cena poniżej 10 groszy. Do tego doszło zbyt duże pośrednictwo punktów skupu. Stąd się pojawiło 8 groszy za kilogram. I jak można było to w sposób sztuczny zmienić? Tylko i wyłącznie albo poprzez zmniejszenie podaży, do czego namawialiśmy, nie pchajmy się tak na tych punktach skupu. Albo przez zwiększenie popytu. Zwiększenie popytu, czyli na przykład działanie Eskimos. Albo ograniczenie podaży, czyli działanie mrozu. I stąd na koniec się zrobiła cena ponad 30 groszy za kilogram, bo jedno i drugie się zmieniło. Stara jak świat, nie wszyscy się uczyli ekonomii, czy to na poziomie szkoły podstawowej, średniej, czy studiów wyższych. Stara jak świat metoda, która dotyczy tego, kto handluje, zasada. To wszędzie na każdym spotkaniu na świecie ekonomiści potwierdzają. Kto handluje, kto sprzedaje. Ten, przede wszystkim ten, kto ma najniższe ceny. No jeżeli na rynku hurtowym w Broniszach idzie kupiec, od kogo kupuje? Od tego, co ma najwyższą cenę, czy od tego, kto ma za taki sam towar niższą cenę? Od tego, co ma niższą. My, jeżeli idziemy w Gruzji na targu, kupujemy drzewko, od kogo kupujemy drzewko? Takie samo. Od tego, co ma wyższą cenę, czy od tego, co ma niższą cenę? Od tego, co ma niższą. Czyli po pierwsze kształtuje cena obrót towarowy. Kto niżej oferuje, sprzedaje. Kto drożej oferuje, musi poczekać na swojego odbiorcę. I teraz odstępstwa od tej zamiany. Też sprzedaje ten, kto ma najwyższą jakość. Jeżeli jest cena 10 zł za skrzynkę jabłek, to ten kupiec schodzi i za te 10 zł wybierze najlepsze jego zdanie.
Nie najgorsze. Najlepsze ubiorze. My jedziemy na targ do Grójca kupować drzewko i ono kosztuje 5 zł czy 4. Mimo tej ceny, tak idziemy wybrać najlepsze, a nie najgorsze. Normalna to jest logika. I ona dotyczy targu w Grójcu, targu w Broniszach. Ona dotyczy rynku polskiego, rynku europejskiego i rynku światowego. Nie ma odstępstwa, to się tylko różni skalą, niczym innym. To się niczym innym nie różni. I uwaga, i na koniec, i to będzie też tego slajdu, bo to nie koniec wystąpienia. To będzie jeden z wniosków na koniec, co robić w tej sytuacji. Jeszcze handluje ten, kto ma taki produkt, taki towar, którego nie ma nikt inny. I to jest dla nas szansa. Bo jeżeli idzie na rynku hurtowym Bronisza, jest wszystkiego brud, a ktoś chce przyjść kupić jakiś cymes, coś, czego ktoś inny nie ma, to przyjdzie do tego jednego, który to ma w ofercie i zapłaci za to lepsze pieniądze. Jeżeli my idziemy kupić drzewka na targu w Grójcu, kosztują 4-5 zł, ale ktoś ma na przykład Gale Royal albo jakiś inny mutant Gali, to mimo tego, że on za to będzie śpiewał 15, 20 albo więcej, to i tak on sprzeda, bo tego nikt inny nie ma. I na to jest powód. I te dwie teorie musimy zapamiętać, bo jeżeli tego nie zapamiętamy, uważamy, że to się w jakiś inny sposób wszystko rozstrzygnie, to po prostu będziemy w tym błędzie tkwili, będziemy chodzili i narzekali, pójdziemy w niedzielę pod kościół, będziemy narzekali, młodzi sobie usiądą wieczorem przed komputer, włączą Facebooka, odpalą i będą mieli zawsze informacje, dlaczego jest źle, tylko nikt nie będzie chciał usłyszeć prawdy, bo ona jest niewygodna dla ucha. Ona jest trudna dla ucha. I to, co ja mówię, ja wiem, że w większości nie pasuje. Bo wolelibyście, żebym powiedział, że za chwilę ruszy eksport do Rosji i odbiorą 1 000 000 ton w ciągu 2 miesięcy. A nie odbiorą. I za chwilę powiem dlaczego. Struktura eksportu jada, zresztą to już powiedziałem. Nie wiem, czy pamiętacie, 85-86 to była zima stulecia. Dotknęła nasze samy. W 85 roku sprzedaliśmy 200 tysięcy ton jabłek na eksport. To w Związku Radzieckiego. W 86 jeszcze z zapasów, czyli ze zbiorów 85, sprzedaliśmy 220 tysięcy ton jabłek. Taki był eksport. 220 tysięcy ton. W poprzednich latach był jeszcze mniejszy, bo zbiory 85 były również rekordowymi, jak na tamte czasy. Podam przykład tylko jednego kraju. Węgry, które również produkowały wtedy jabłka, eksportowały te jabłka też do tego samego Związku Radzieckiego, również w ilości podobnej jak my, czyli około 200 tysięcy ton. Odnośnie Węgier powiem tylko tyle. Przez te 20 kilka lat, prawie 30, Węgry są importerem jabłek. A my jesteśmy ogromnym, a były lata największym na świecie eksporterem jabłek. To jest ta robota, którą wszyscy zrobiliśmy. I ci, którzy są na tej sali, i ci, którzy działali w sadownictwie, i Związek Sadowników, inni działacze, i ci, którzy nie żyją też. Mamy rok 2013. To jest jeden z lat rekordowych. Jeden rok rekordowy, jeżeli chodzi o eksport. Przypominam, w sierpniu 2014 mamy embargo. To jest 2013 rok, czyli rok, dwa sezony przed wystąpieniem embargo. Jak wyglądał eksport jabłek z Polski? Rosja 677 tysięcy ton. Prawie 700 tysięcy ton eksport do Rosji. Z Polski tylko, to nie jest z Unii Europejskiej, to jest tylko z Polski. Przypominam poprzedni raz, slajd. 1985, 200 tysięcy ton, cały eksport do Związku Radzieckiego. Teraz mamy dalej Białoruś, prawie 150 tysięcy ton. Docelowo gdzie to szło? No docelowo szło również do Rosji. Mamy Niemcy, no to jest ciekawostka, dlaczego nie możemy na rynku niemieckim zajęć z dużymi ilościami, ale mimo wszystko 64 tysiące ton na rynek rosyjski. Ukraina, 53 tysiące ton, znakomita większość na rynek rosyjski, to był reeksport przez Ukrainę. Kazachstan, 47 tysięcy ton, 90% reeksport do Rosji. Francja 25, Belgia 17. Czy mamy świadomość, widzimy co my straciliśmy? Czy teraz widać, co my straciliśmy? Straciliśmy te wszystkie największe kolumny. Tam dzisiaj nie możemy sprzedawać. W wyniku polityki, nie naszych błędów. Rosjanie nam dokuczali w poprzednich latach, my jako związek jeździliśmy, co i raz straszyli embargiem, nawet raz to wprowadzili, na 2-5, 2-7 lat chyba wprowadzili. Zarzucali nam, że mamy złą ochronę, przekroczenia i tak dalej, ale my jeździliśmy, tłumaczyliśmy, ja osobiście również.
Mówiliśmy, że to jest nieprawda i nie zdecydowali się na ruch polegający na zamknięciu dostaw jabłek z Polski. Powiedzieli, że nigdzie lepszych, tańszych nie kupią. Dopiero polityka, czyli wydarzenia na Krymie, polityka Unia Europejska, Polska kontra Rosja za sprawą Ukrainy spowodowało, że zostało wprowadzone embargo. I co wtedy się stało po tym embargu? No niektórzy mówią, nic się nie stało, bo przez Białoruś wszystko wyjeżdża. Niektórzy nawet mówią, tacy mędrcy też są, dobrze, że to embargo było, bo trochę nas nauczyło inaczej handlować. Białoruś, 2018 rok. Eksport 153 tysiące ton. Czy wracać te dwie tabelki wcześniej mówić, że do samej Rosji 700 tysięcy ton było? Plus 150 na Białoruś? Tylko tyle na Białoruś. Kazachstan, czyli coś. I pojawiły się jakieś Egipt, Serbia, Norwegia, Indie, Emiraty Arabskie. A no dlaczego się pojawiły? Bo się wtedy rozjechaliśmy po całym świecie. I gdzie tylko była możliwość ulokowania polskich jabłek, to tam byliśmy. Mówię my jako związek, firmy handlowe, grupy producenckie, wszyscy się rozjechali, gdzie tylko można było jechać. Prowadziliśmy działania, kampanie promocyjne. Pierwszą, którą prowadziliśmy jako związek w Rosji. Bo my widzieliśmy przed 2014 roku, o ile nam rośnie produkcja. My te tabele co roku analizujemy, kilka razy w roku. Widzieliśmy, że nam produkcja rośnie. I co mieliśmy tylko mówić, że jest źle i gorzej? Prowadziliśmy pierwszą kampanię na rynku rosyjskim. 100 tysięcy rok do roku zwiększaliśmy sprzedaż na rynku rosyjskim. O 100 tysięcy ton. Rok do roku. Czyli jednego roku 300, następnego 400, następnego 500. Aż osiągnęliśmy 1 200 000 ton w rekordowym roku eksportu do Rosji. I dlatego embargo było po prostu gilotyną, która nas odcięła od najlepszego na świecie rynku zbytu. O tym też za chwilę jeszcze powiem. Żebyśmy mieli świadomość, jaka jest przyczyna naszych problemów i jak z nich wyjść. Kilka słów na temat Egiptu, a on się jeszcze będzie pojawiał. Bo myślę, że wielu z nas wie, że dzisiaj to jest największy odbiorca polskich jabłek. Kraj położony w Afryce, za Morzem Śródziemnym, trochę produkcji rolniczej wzdłuż Nilu i generalnie pustynia. Skąd tam zapotrzebowanie na jabłka? Skąd tam polskie jabłka? My tam wysyłaliśmy w latach 90. pierwsze partie, z reguły nic tam nie wyjeżdżało. Bo się wszystko ugotowało na promie, który przewoził to z Europy przez Morze Śródziemne do Egiptu. Jeżeli się na promie nie ugotowało, to się ugotowało w porcie. Jak się w porcie nie ugotowało, to na stragami. Wiem, jakie tam panuje ten projekt. Trzeba było ogromnego wysiłku z naszej strony, handlowego, biznesowego, targowego, promocyjnego, żeby na tym jednym z ważniejszych rynków na świecie, importera, ulokować polskie jabłka. I ulokowaliśmy. No i chcę wam powiedzieć o czym za chwilę, że nam tego wszyscy zazdroszczą. Oczywiście możemy śmiało powiedzieć, ja też się tutaj też skłaniam, że co tam taki Egipt? Ileż on tam raptem tego bierze? 75 tysięcy ton w 18 roku. Większa część tego jesień 18, czyli z tegorocznych zbiorów, z ubiegłorocznych zbiorów. No to inaczej powiedzmy. To jakby tego nie było, co by było? Jaki inny rynek by się udało znaleźć dla polskich jabłek, gdyby tego nigdy nie było? I gdyby nie te działania, i jak niektórzy mówią, gdyby nie to picie wódki tam na miejscu, to by tego rynku nie było. Nikt by się tam nie przebił, bo tam trzeba było stworzyć warunki do prowadzenia biznesu. Trzeba było zapewnić, żeby ten biznes był opłacalny, żeby ceny były, żeby przepływy środków finansowych były. To samo się nie robi. To trzeba do tego wszystkiego stworzyć warunki. No nie wystarczy krzyknąć, ma się ktoś zająć eksportem polskich jabłek. Tylko tak jak my jako związek w tym wszystkim uczestniczymy. Nie ma czasu, bym powiedział o innych krajach, o innych spotkaniach, o innym piciu wódki czy innych napojów, które mają za zadanie doprowadzenie, żeby tego nie wyolbrzymia. Mają za zadanie doprowadzenie do tego, żeby to sprzedawać. Mamy ten sezon. Już zostawmy to 20 lat temu, 15 lat temu, mamy ten sezon. Gdzie my sprzedajemy jabłka ze zbiorów jesień 2018 roku? Gdzie chcemy sprzedać te 4 800 000 ton, jakąś część z tego jako jabłka deserowe na świecie? I gdzie mamy możliwość? Jak widzieliście, przed 2014 roku na pierwszym miejscu była Rosja. Dzisiaj proszę zauważyć, na pierwszym miejscu jest Egipt. Kto by to powiedział jeszcze 3 lata temu, żeby Egipt był jabłka deserowa? Jak ja bym to powiedział na zebraniu w Warszawie czy gdziekolwiek indziej, no to by raczej było pukanie w czoło. Zobaczcie, 2000 listopad, 24 tysiące ton
grudzień 22, styczeń 2017, luty 29 i w marcu trochę więcej niż połowa marca 10 tysięcy ton. No, trzeba by to dodać, ile to już w sumie jest. To jest wskaźnik, że te działania jednak szukania alternatywnych miejsc sprzedaży mają sens i trzeba je prowadzić. I trzeba, bo tam ktoś dostarczał te jabłka. I na przykład to mi powiedział w poniedziałek Włoch. Co wy sobie wyobrażacie, że tylko wy będziecie taki dostarczać? To był nasz tradycyjny rynek zbytu, my tam kilograma nie możemy wcisnąć, bo tylko wy tam jesteście. Jako zarzut do nas. Ale na inną rzecz chcę zwrócić uwagę. Białoruś, która jeszcze dawno miała 150 tysięcy ton importu jabłek z Polski. Zobaczcie, co to są za ilości? 10 tysięcy ton, 13 tysięcy, 17, 18, 10. W każdym miesiącu mniej niż do daleko położonego Egiptu, kraju naszego sąsiada. Dlaczego tam nie sprzedajemy? Dlatego, że mają swoich tyle, Rosja ma swoich tyle i nie ma zapotrzebowania. I dopiero jak to sprzedadzą, to dopiero my wyjdziemy. I myślę, że to nas zrobiło. I tu już ktoś pyta, co dalej będzie. Na pewno. Więc zobaczcie. Od 9 tysięcy ton w listopadzie do 18 w lutym i myślę, że w marcu już będzie, w moim odczuciu, będzie grubo ponad 20 tysięcy ton, jak macie zdjęć do końca. Czyli już ten rynek trochę zasysa. Już ten rynek trochę zasysa. I miejmy głęboką nadzieję, że kwiecień i maj będą dużo większe niż my. Kazachstan to jest ogromny kraj, ale mało konsumentów, więc ilość tych jabłek są stosunkowo niewielkie. Jordania, Norwegia, zobaczcie, Indie się pojawiają, Emiraty Arabskie, Serbia. To są kraje ułożone w liście największych importerów naszych jabłek. Największych importerów naszych jabłek. To nie jest tak przypadkowo sobie wrzucony jakiś kraj. To jest praktycznie cały nasz eksport do tych krajów się odbywa. Teraz, no, dlaczego gdzie indziej nie wysyłamy? Bo nie ma gdzie. Mają swoje tańsze niż nasze. Mimo tej kategorii niskiej ceny. Albo mają możliwość sprzedaży na rynek rosyjski. Na rynku rosyjskim dzisiaj hurtowa cena jabłek nie spada poniżej 2 zł za kilo. Nie spada. Kto chwilę poświęcił uwagę rynkowi rosyjskiemu? Kto to bagatelizuje, a jeszcze ja do niedawna to bagatelizowałem, jest w błędzie. Rynek rosyjski rozwija się bardzo dynamicznie pod względem produkcji jabłek i w moim odczuciu niedługo nam się stanie to, co się stało na Ukrainie. Jeszcze niedawno Ukraina była importerem jabłek, kilkuset tysięcy ton jabłek rocznie, dzisiaj jest eksporterem. Ja nie powiem, że Rosja będzie eksporterem jabłek, ale na pewno będzie kupowała zdecydowanie mniej niż kupowała. A już te czasy, które kupowała 1 200 000 ton z Polski, niestety, znowu powiem, ze względów politycznych minęły. I my jesteśmy ofiarą, która za to płaci największą cenę. Za te fajerwerki polityczne i wtrącali się ze swojej strony. Czyli lekka, optymistyczna informacja. Mam nawet głęboką nadzieję, że sprzedaż do Egiptu jeszcze w tych 2 miesiącach, czyli kwiecień i maj, podtrzymamy. Natomiast na Białoruś powinien eksport rosnąć. Czyli jest szansa, że trochę ten rynek się rozrusza, ale znowu, żeby nikt nie miał takiej nadziei, że to będzie tak, jak było w poprzednich latach, czyli do Rosji dziennie z Polski wyjeżdżało 300 kg jabłek. Nie da rady. I zobaczcie, styczeń 2018 rok, jabłka ze zbioru 2017, czyli po roku przymrozkowym. Przymrozki były też na Białorusi lekkie, w Rosji było takiej produkcji. Proporcje Egiptu do Białorusi. Białoruś 24 tysiące, Egipt 2 tysiące. 10 razy tyle na Białoruś wysyłaliśmy co do Egiptu, mniej więcej rok temu w Białorusi. Styczeń 2019 widzimy, Białoruś 17,5, Egipt 18 razy. Czyli sprzedajemy na Egipt więcej niż na Białoruś, co oznacza, że po prostu rynek wschodni nam się zamyka. On się nie otwiera, on się zamyka, przynajmniej w tych miesiącach. Bardzo podobna tendencja w lutym. I im dłużej będzie trwało embargo, chociaż nigdy już nie wrócimy do tej sytuacji, która była przed nim, to tym gorzej będziemy mieli wrócić na rynek rosyjski, a już w tym kształcie nie wyjdziemy. Rosjanie sadzą najlepsze odmiany na świecie, zakładają sadzę w najnowszej technologii, i co ważne, nie zakładają tego ludzie tacy jak my, tylko zakładają to ludzie, którzy zarobili pieniądze na czymś innym, kupują całe połacie ziemi w postaci byłych PGR-ów, kołchozy, sadzą w nowoczesnej technologii. Jak ktoś to nie wierzy, to zróbmy oddzielne spotkania, pokażę zdjęcia. Rzadko u nas można takie sady spotkać jak tam. W oparciu o technologię holenderską, włoską,
o specjalistów z Polski, którzy nagminnie jeżdżą, tam uczą, produkują, tam ci sprzedają technologię, siatki, drzewka i tak dalej, i tak dalej. To jest dzisiaj największy na świecie odbiorca nowych drzewek. Rynek rosyjski. Oprócz tego dostałem dofinansowanie. Większe niż my dostawaliśmy. To są z reguły oligarchowe. A oprócz tego w takich krajach jak Białoruś, jak Mołdawia, jak Kazachstan, Uzbekistan, we wszystkich tych krajach są pieniądze pomocowe na zakładanie sadów i one są zakładane z nadzieją oczywiście jaką, że będą eksportować na rynek rosyjski. Bo oni nie są objęci embargiem. I dlatego tam jest cena 2 zł dla sadownika, a u nas wiemy ile. Bo oni mają gdzie sprzedać, a my nie mamy gdzie sprzedać. My się obraziliśmy na... To już nie będę rozwijał, bo to jest zbyt skomplikowane, ale to tylko potwierdza jedną rzecz tylko powiem. Tutaj. Tu się pojawiają Niemcy. Niemcy są dużym importerem jabłek. To jest nasz sąsiad. Rosja była największym na świecie importerem jabłek. Nawet chyba jeszcze jest. To był prawie nasz sąsiad. Obraziliśmy się na Rosję, czy nasi politycy. Nie mamy Rosji. Płacimy za to. Więc zadają nam pytania ludzie w innych częściach świata, to dlaczego nie kierujecie tych jabłek na rynek niemiecki? No bo tam jest trochę inny handel. Tam trzeba zapewnić ciągłość dostaw, tam trzeba zapewnić jędrność, tam trzeba zapewnić wybarwienie i my produkujemy już takie jabłka, ale jeszcze nie w takich ilościach, żeby tam sprzedać 200 tysięcy do takich jabłek. My produkowaliśmy jabłka, produkujemy nadal, które można było sprzedać w Rosji i które można sprzedać w Egipcie, ale na rynku niemieckim ciężko z tymi jabłkami być. I to nie dlatego, że oni nas nie lubią, czy nas napadli w 1939 roku, jeszcze raz mają chęć napaść, tylko dlatego, że po prostu nie jesteśmy w stanie tej oferty spełnić. I mówię to z całą determinacją, bo nieraz uczestniczyłem w rozmowach z tamtejszymi sieciami handlowymi, jeździmy tam co roku na targi do Berlina, wiem jakie są ich oczekiwania, jakie są ich potrzeby. Nie będę zbyt dużo mówił o tych kierunkach i o tych krajach egzotycznych. Znowu trochę niestety prawa. Polska największy unijny eksporter jabłek. My się z tego powinniśmy cieszyć. Z cen nie, ale nasi partnerzy, konkurenci w innych krajach są tym załamani. Oni mówią tak. Kilkanaście lat temu nas wygnaliście, wygryźliście, różnie mówią, z rynku rosyjskiego. Kiedyś wy tam sprzedawaliście 200-300 tysięcy ton, my też 200-300 tysięcy ton. Tuż przed embargiem wy zaczęliście tam sprzedawać ponad 1 000 000 ton, my praktycznie na tym rynku nie istnieliśmy, 50 tysięcy ton. Dzisiaj to samo robicie z Egiptem, już my tam nie sprzedajemy praktycznie, są jabłka tylko z Polski. Za chwilę to samo zrobicie z Indiami, z Wietnamem i tak dalej, i tak dalej. Tak zrobimy rzeczywiście, bo po prostu no, nie mamy innej wyjścia, nie mamy innej możliwości. Eksport do Indii tutaj był pokazany, 8 tysięcy ton z całej Unii Europejskiej, wyjechał do Indii, z czego 7 prawie z Polski. No i jakie to te dwie rzeczy na to pokazują. Albo jeszcze też żółte. Luty 2019, mówię o tym. Cały eksport do Egiptu 35 tysięcy ton, z czego z Polski 30 tysięcy. Prawie, że nikt inny nie wysyła. Tylko my, Włosi trochę. Luty 2019, na Białoruś 19 tysięcy ton, z Polski, z całej Unii Europejskiej, na Białoruś 19 tysięcy ton, z Polski 18 tysięcy ton. Eksport z Polski do Egiptu, 85% całego unijnego eksportu jabłek do Egiptu, największego w tym sezonie importera jabłek, pochodzi z Polski. Z Białorusi 95% całego eksportu, który jest z Unii, to stanowi eksport z Polski. Co chcę przez to powiedzieć? Że praktycznie nikt dzisiaj w Unii Europejskiej nie eksportuje jabłek, tylko my. A oni robią to w śladowych ilościach. I są wściekli. Dosłownie są do nas wściekli. Płacimy za to oczywiście cenę. Bo to, że w myśl tego prawa, które przytaczałem wcześniej, nie mamy produktu lepszego od innych, mamy produkt tańszy. Kupiec w Egipcie jak ma kupić porównywalne jabłka z Włoch, 2 razy droższe od jabłek z Polski, kupuje jabłka z Polski, a konsument to akceptuje. Ale już kupiec niemiecki, który oczekuje ekstra dobrego towaru, no już nie kupi jabłek z Polski, tylko wybierze jabłka niemieckie, bo są lepszej jakości, tak? To powiedzmy sobie uczciwie szczerze, znowu nie odbierajmy sobie.
bo są lepszej jakości. To jest kolejny slajd, który pokazuje to, co miałem okazję usłyszeć w Brukseli. Pokazuje, co się wydarzyło w ciągu niedługiego okresu, ostatnich 3 lat. 16 rok, 17 i 18. Dane za eksport. Pierwsze mamy 3 słupki Białorusi. Żółty, widzicie Państwo, taki pomarańczowy, zielonkawy i niebieski. One są coraz mniejsze. Co to oznacza, że kupują coraz mniej? Jaka jest przyczyna tego? Mają swoje. Drugi słupek, Egipt. No, 16 rok to był dobry eksport, 17 to były niskie zbiory, 18 rok, mniej więcej w Egipcie jest równy. Czyli kupują mniej więcej tyle samo. To jest z Unii Europejskiej, nie z Polski. Z Unii Europejskiej. Mniej więcej kupują tyle samo, z tym, że kupują z Polski, a nie z Włoch. Arabia Saudyjska, Kazachstan to światowe są mniejsze. Mówię to po to, żeby też pokazać, że nasze możliwości eksportowe już są ograniczane. Bo rozwój produkcji na wschodzie nam zamknął ten rynek. Tam, gdzie inni sprzedawali na świecie, już schodzimy my, zabieramy im miejsce i kurczy się to wszystko. Już nie ma za bardzo gdzie sprzedawać. Eksporterzy do krajów trzecich. Kraje trzecie to są poza Unią Europejską. To są wszystkie kraje, które są położone nie w Unii Europejskiej, tylko poza nią. No jak myślicie, która linia oznacza Polskę? Ta najwyższa, ta niemiecka. A wszystkie inne kraje, Włochy czerwone na drugim miejscu. Bo rzeczywiście Włosi są ogromnym producentem, rozwijają produkcję, unowocześniają produkcję, mądrze handlują, mądrze dystrybuują i dlatego mają wyniki sprzedaży. We Francji tendencja spadkowa, w Grecji spadkowa, a Holandia i Belgia po raz pierwszy od jakiegoś czasu w ogóle się w tej statystyce nie pojawia. Dlatego, że Holandia i Belgia jest ogromny regres produkcji jabłek. Są sady oczywiście, duże, nowoczesne. Ale to nie to, co jeszcze było 10-15 lat. Jaka przyczyna tego? Kto ich wykończył w życiu? Nie Kanclerz Merkel, nie Putin, nie Kaczyński, nie Kim, my ich wykończyliśmy. No i do tego sezonu. Co się możemy w tym sezonie spodziewać? Jeszcze zostało parę miesięcy. Jakie są zapasy jabłek w tej chwili? W chłodnych. W Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej. Stan na 1 marca 2019, czyli to jest to, co teraz. Pierwsza odbyta, a druga strona pierwsza marca 2018, co to było w zeszłym roku. O tej porze, tak? Główne odmiany z punktu widzenia Unii Europejskiej. Brembur, w tej chwili zapasy 105 tysięcy ton, w zeszłym roku 54 tysięcy ton. Połowy mniejszy zapas. Czyli dwa razy tyle w tej chwili jest chłodnych jabłek, co było w zeszłym roku. Brembur. W Unii Europejskiej, w tym Polsce. Gala 200, w zeszłym roku 102. Golden 820, w zeszłym roku 373. Yonago 317, w tej chwili w zeszłym roku 132. Co to oznacza? To oznacza, że coś trzeba będzie w którymś momencie z tymi zapasami zrobić. I decyzje będziemy podejmowane w imię i będą podejmowane samolicy w krajach Unii Europejskiej. To jest trudny slajd, ja tylko podam jak gdyby wnioski z tego płynące. To nie jest mój slajd Związku Sadowników, naszego ministra. To jest slajd ekspertów z Komisji Europejskiej, którzy to wszystko precyzyjnie liczą i zastanawiają się, co z tym zrobić. Tych ekspertów, do których jeździłem z Sawickim w 2014 roku, załatwiać mechanizm wycofania na banki żywności. Tych, którzy nas wtedy zczołgali, posadzili na parterze, powiedzieli, że nie mamy racji, jak sobie sprzedawaliście do Rosji, to dalej sprzedajcie, my mamy to gdzieś. Ale wtedy zastosowaliśmy mądrą politykę, przekonaliśmy inne kraje Unii Europejskiej, weszło 300 tysięcy ton rocznie na wycofywanie. Po cenach, pamiętamy ponad złotówkę za kilogram, wymknęliśmy stare skrzynki. Dzisiaj niektórzy mówią, warto wrócić do tych czasów. Już dzisiaj nie chcę nawet tego mechanizmu. Ci eksperci, szczególnie jeden taki, znowu nie próbował w tym roku przeciągać. Co to pokazuje? Chcę tylko zwrócić uwagę, nie wiem, czy naprawdę wejść na to czy nie. To jest. To są zapasy jabłek w Unii Europejskiej. Ta czerwona linia, czyli widzimy, ona jest w styczniu, jeszcze załóg marzec nie ma, tu narysowane, ale są. One spadają. No bo sprzedajemy wszyscy w Europie. Tak spadają zapasy, no bo każdy wyjmuje jabłka stąd. Zielona linia pokazuje średnio wieloletnie za ostatnie 5 lat. Mniejsze te zapasy są.
średnia wieloletnia, czyli mamy z rokiem znowu rekordowych zapasów jabłek w chłodniach w stosunku do tego roku, do średniej wieloletniej. Najważniejsze jest to, co się dzieje na rok. Czyli ile to jest więcej niż średnia wieloletnia. Jak dobrze widzę, to w styczniu było blisko 400 tysięcy ton. 400 tysięcy ton jabłek w chłodniach europejskich, jabłek więcej niż średnia wieloletnia. I niestety ten margines rośnie. To znaczy nie tych zapasów jest coraz więcej, ale procentowo jest ich coraz więcej. Czyli nie jest tak, że się wyprzątamy z jabłek w Europie, tylko nam zostaje coraz większy nawóz w stosunku do tego, co było poprzednio. Czyli można powiedzieć tak naprawdę, że rosną nam zapasy jabłek. Rozumiemy. Czyli normalna sprzedaż. A sprzedaż miesięczna, uwaga, zapasy mamy na poziomie w styczniu 400 tysięcy ton, a sprzedaż, nie wiem, co tam radę odczytać. No, w każdym razie, mówiąc krótko, oznacza to mniej więcej jeden miesiąc sprzedaży za mało w tym roku, żeby wszystko sprzedać. Jeden miesiąc dobrej sprzedaży, takiej, która jest rekordowa, czyli miesiąca zimowa. I to właśnie pokazuje, kiedy się handluje jabłkami na świecie i w Europie. Dlaczego to jest tak istotne, że ten miesiąc mamy na widzu? Dlatego, że te największe pozycje na samej góry tego wykresu to są takie miesiące jak listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec. I już w kwietniu obserwujemy spadek sprzedaży jabłek. Na całym świecie i w Europie szczególnie. Co będzie oznaczało, że te zapasy, które w chłodniach są, będzie trudniej produkować, bo już ludzie kupują mniej jabłek. Bo się pojawia truskawka, inny produkt, który jest bardziej atrakcyjny dla konsumenta niż jabłka. I tu święty Boże nie pomoże, tego nie zaklinimy, żebyśmy nie wiem co zrobili. Jeszcze jedna niestety jest rzecz istotna i to z tego wynika, że co roku sprzedaż miesięczna jabłek maleje. Czyli co roku w Unii Europejskiej przeciętny konsument kupuje coraz mniej jabłek. Nie tylko w Polsce, tylko we wszystkich krajach. Ja zapytałem o to w Brukseli, dlaczego taka jest tendencja? Bo powiedzmy, my jesteśmy krajem postkomunistycznym, nas mogą zachwycać banany, cytrusa, ale u nas to było zawsze. Dlaczego jest taka tendencja? Bo sięgają coraz częściej po soki, już po produkt deserowy, bo mimo wszystko ekspansja tanich produktów, cytrusów, bananów, mango ma ogromny wzrost sprzedaży w Unii Europejskiej, jest na tyle silna, że konsument ma i różne inne oferty, dla atrakcji częściej sięga po tamte owoce niż po jabłka. Tego też nie jesteśmy w stanie zmienić. Nie jesteśmy w stosunku, które my robimy co możemy, różne kampanie, jabłka rozdajemy ostatnio, też były rozdawane po to, żeby konsumentów przychylić się do, czy przekonać ich do polskich jabłek, ale nie da się tego zrobić, bo mają inne atrakcje w zasięgu swojego zainteresowania. Ale żeby nie było całkiem źle, to chcę powiedzieć, że o ile sprzedaż jabłek spada, o tyle bardzo dynamicznie rośnie spożycie i zakup owoców jagodowych, deserowych owoców jagodowych, nie tych w postaci soków, tylko deserowych, szczególnie malin. Na przykład w takiej Holandii rok do roku zwiększyło się, obrót malinami się zwiększył na rynku holenderskim o 25%, na niemieckim bodajże o kilkanaście. W tym dużo malin pochodzi z Polski. O tym właśnie mówimy. 7% spadek sprzedaży jabłek na rynku krajowym, w Holandii, w Niemczech 5% spadek jabłek na rynku krajowym. To się dzieje co roku. Co roku o tyle spada. Mniej więcej co roku o tyle spada. I to spada, to są dane w porównaniu tego sezonu do poprzedniego. Gdzie w tym roku mamy niskie ceny, w zeszłym roku były wysokie, to mimo w zeszłym roku wysokich cen będzie więcej jabłek niż jedzą w tym roku, kiedy jabłka są tam, całego roku. Czyli nie tylko cena ma tutaj wpływ na to, ile ludzi jabłek kupują, ale także inne okoliczności. A propos jedzenia jabłek w Polsce, jest znowu kolejna teoria, która gdzieś tam funkcjonuje, że gdyby Polacy jedli jabłek więcej, to nie jest tam potrzebny żaden eksport, żadna Rosja, żaden Egipt. Zjemy sobie w stanie sami zjeść wszystko. Więc Polacy jedzą średnio 12, 13, 14 kg rocznie jabłek. Co daje w sumie 500-700 tysięcy ton rocznie. Kiedyś 700, teraz bardziej 500. Czyli jedzą mniej. Teraz gdybyśmy tylko te jabłka, które wysyłamy na eksport, chcieli zagospodarować w kraju, to liczyłem to niedawno, spożycie by musiało sięgnąć tegoroczne około 80 kg. Czyli musieliśmy zjeść 6 razy tyle cygielki. To jest niewykonalne.
nawet jak jawno rozdawać zadania, które nie miały pieniędzy. Były roki związane z tym wycofywaniem wszystkich banki, gdzie jawka były rozdawane za darmo, zjedliśmy wtedy 200 tysięcy zł więcej, ale nie 2 miliony. Więc jeszcze jedna teza, którą warto to rozstrzygnąć. Bo łatwo jest powiedzieć, że nasze problemy są związane z tym, że ktoś tam kupuje, sprowadza, zajmuje miejsce naszym jabłkom, więc zwróćmy uwagę na to, że co powiedziałem przed chwilą. W zeszłym roku w Europie jabłka tańsze, droższe, kupowali więcej niż w tym roku jabłka tańsze. Czyli mimo wysokiej ceny w ubiegłym roku kupowali ludzie więcej niż mimo niskiej ceny w tym roku kupowali. Jak wyglądał import jabłek do Unii Europejskiej? Z całego świata, w tym z Ukrainy, z Nowej Zelandii, z różnych innych krajów. W zeszłym roku, ponieważ to był przymrozkowy, na rekordowym wysokim poziomie. 37 tysięcy ton. Cała Unia Europejska kupiła 37 tysięcy ton. Ile to jest, żeby obrazować? To jest mniej więcej tyle, ile wysyłamy miesięcznie do Egiptu. 10 Egiptu wielu śmierci. Czyli to jest mały import. Za rok 2019 jest to 10 tysięcy ton. Więc nie to jest przyczyną problemów na rynku europejskim, czyli import jabłek z innych krajów. Tylko własna, ogromna własna produkcja, którą trudno jest zagospodarować w dzień. Zbliżamy się do końca, już mówię dla tych, którzy się nie cierpią. Taką mapę świata ja oglądam od około jakiegoś czasu, odkąd się zaciskuję, czy od blisko 20 lat. To jest mapa, kto kupuje jabłka na świecie, pokazująca. W ujęciu wartościowym, czyli ile dany kraj w postaci swoich konsumentów, importerów wykłada rocznie na import jabłka. Zdecydowanie na pierwszym miejscu jest Rosja. No zdecydowanie, no pod względem ilości razy ceny. Z tym, że Rosja jest trochę innym rynkiem niż dwa najwięksi kolejni importerzy, bo Rosja kupuje towar relatywnie taniego i niekoniecznie dobrej jakości. Relatywnie taniego, to niekoniecznie musi być taka jakość, jak na przykład jedna. Ale zwróćmy uwagę na dwa kraje, które jeszcze w Europie są. Na świecie, zaznaczone tylko na czerwono. W sumie trzy kraje są zaznaczone. Kraje na czerwono to są takie, które rocznie wydają na import jabłek około 300, ponad 300 milionów euro. To jest spora kwota. To jest Niemcy, nasz sąsiad i Wielka Brytania. Więc za chwilę o Wielkiej Brytanii zapomnijmy, bo jeżeli Wielka Brytania wyjdzie z Unii Europejskiej, mamy bariery celne, ten rynek będzie dla nas zamknięty, nie będziemy atrakcyjni tam pod względem sprzedażowym, zostaje rynek niemiecki. No rosyjski jeszcze inny są. I o ten rynek niemiecki musimy bezwzględnie walczyć. Musimy walczyć, bo to jest najbogatszy kraj. Znaczy nie karabinami, nie szablą, tylko musimy o ten rynek walczyć, tam próbować wejść. Ale to trzeba do tego mieć, co tam zaoferować. No przepraszam, nie te drzewka, które mój kolega wczoraj kupił na targu. Oni szampiona i Galega i jeszcze tam kilku innych odmian nie kupią. Jest dwie odmiany na świecie, które się najlepiej handlują i tam się nic nie zmieni w ciągu najbliższych 20 lat. Przynajmniej 10. To jest Golden i Gala. Jak będziemy mieli to w dobrej ofercie, dobrej jakości, to możemy powalczyć o rynek niemiecki i sprzedawać tam nie 70-50 tysięcy, to miałby rocznie tylko dużo więcej. Ale chcę zwrócić uwagę jeszcze na inne kraje, które tu są wymienione. Znaczy, czym bliżej niebieskiego, to gorzej tam sprzedać. I nie chcą kupować. Czym bliżej żółtego, czerwonego, to chcą tam kupować, czyli importują. Są Chiny. Mimo, że produkują połowę światowej konsumpcji jabłek, produkcji jabłek, to nie należy tam bagatelizować eksportu. Ale są też kraje, które na tym się widzimy. Egipt. Egipt jest jednym z największych krajów, które najwięcej płacą za import jabłek. Tam już jesteśmy. Wszystkich tam wygryźliśmy. Przepraszam, że użyję tego słowa, ale wszystkich wygryźliśmy. Są Indie. Indie do tej pory kupowały głównie z Chin, bo same mają za małą produkcję, a to jest ogromny kraj, pod względem ludności. Więc są Indie. Tam już walczyliśmy o ten rynek także jako związek ładnych parę lat. Jesteśmy dopuszczeni, mamy prawo eksportu na rynek. Możemy z Polski tam eksportować i robimy. Nie było to łatwe. To wymagało kilkunastu czy nie kilkudziesięciu spotkań na różnym szczeblu
rządowym, związkowym, eksperckim, wyjazdem na targi. No to będę niedługo, będziemy znowu jechali na targi do Indii po to, żeby tam nasz targ zatrzymować. I mam jeszcze, no oczywiście tu jest wymieniona Kanada, USA, Meksyk, a nie liczmy, że tam będziemy sprzedawać, bo to jest, to prawda, są kraje, tak jak Stany Zjednoczone. Duży importer, jednocześnie ogromny eksporter. Czyli wtedy, kiedy oni mają zbiory, to sprzedają, a wtedy, kiedy nie mają zbiorów, to kupują. Ale bilans jest zerowy, czyli tam nie ma, znaczy bilans jest niekorzystny, bo Amerykanie są ogromnym eksporterem. Czyli tam się nie ściśnie. Więc pozostaje tych kilka krajów na żółto zaznaczonych w Daleki Wschód. I tam naprawdę jesteśmy aktywni. I tam, powiem nawet po tym spotkaniu w Brukseli, jesteśmy o trzy kroki dalej w zdobywaniu tych rynków dla polskich jabłek niż inne kraje europejskie. Bo my tam już prowadzimy rozmowy, tam jeździmy. Jeżdżą nasi przedstawiciele służb fitosanitarnych. Jest na przykład taka Indonezja. Może się ktoś z tego śmiać. Indonezja, kraj, który liczy 260 milionów ludzi. Kraj, który ma potencjał importowy, nie wiem, czy ten slajd jest, czy nie ma. Kraj, który ma ogromny potencjał importowy. Tu jest zaznaczony mniej więcej, tylko niewielki, mniejszy przedział niż Chiny większy. Niż Chiny większy, niż Chiny. Na razie nie chcą się zgodzić na to, żeby polskie jabłka tam wjechały, ale będziemy naciskać, będziemy proponować i może tam uruchomimy jakąś kampanię promocyjną z tych pieniędzy unijnych, naszych, po to, żeby ten rynek zrobić. Wszystko to po to, żeby zastąpić utracony rynek rosyjski i rynek, który dla nas za chwilę będzie już kompletnie niedostępny. Nawet jak będzie zniesiony embargo. A propos zniesienia embargo, bo masę telefonów dostałem wczoraj, bo ukazała się informacja, że Putin jest gotowy znieść embargo. No, mówił to rok temu, dwa lata temu, trzy lata temu. Mówił to też w 2014 roku, że jest gotowy wprowadzać embargo. Można się śmiać z tego polityka, z tego kraju. Ale akurat embargo dla niego, dla nich jest rewelacyjne. Bo Unia Europejska wprowadziła embargo w stosunku do Rosji, polegające na tym, że ich nie wpuścimy, czarną listę na wnioski paszportowe, nie dopuścimy technologii do waszej gospodarki, system bankowy będzie ograniczony, czyli nie będzie współgrał z europejskim. Miałem wrażenie, że Putin się z tego śmieje. Natomiast jakie on wprowadził embargo? On wprowadził embargo wycelowane w te kraje, które najbardziej krzyczały. I wycelował w te produkty, które w tych krajach najbardziej ludzi mogą. I wycelował w polskie jabłka. Proszę mi zauważyć, nie wprowadził embarga na polskie drzewa. Nie. Wprowadził embargo na polskie jabłka. Dalej powiem. Nie ma embarga na ukraińskie jabłka. Mimo, że jest w stanie wojny. A jest embargo na polskie. Dalej, jak już chcemy politycznie to rozgrywać. To nie wymieniam żadnej nazwy partii. Od 1945 roku funkcjonuje embargo na eksport polskich jabłek do USA. Nie możemy sprzedawać do USA, nawet gdybyśmy mieli spełnione wszystkie parametry. Najlepsze jabłka, najtańsze, nikt takiego nie miał, to do Stanów nie może. Nikt o tym nie mówi. Bo to jest może niewygodne. A może za mało mówimy o tym, czy to embargo jest dla Putina szkodliwe. A w jakim materiale jest szkodliwe? Embargo nałożone na niego. Spowodowało chociaż, że 1 litr ropy, 1 metr sześcienny gazu ukraińskiego, 1 kg węgla nie wjechał do Europy albo do Polski. Nie, śmieję. Polska 13,5 miliona ton import węgla z Rosji za rok 2018. A w tym roku mam prawo przypuszczać, że niewiele polskich jabłek na rynek rosyjski wjedzie. Dalej. Co spowodowało embargo? I tu mamy informację, ponieważ my staramy się z niektórymi osobami z tego kraju utrzymywać jako takie relacje. My jako związek, my jako państwo. Rosja po wprowadzeniu embarga powiedziała do swoich przedsiębiorców rolnych tak, Putin powiedział tak, mniej więcej. Nadarza się do was taka okazja, że nie macie konkurencji z zewnątrz, bo wszyscy, którzy do was wysyłali mięso, mleko, jabłka, zboże, nie mogą tego robić. Dostajecie 50% refundację czy dotację, uruchamiacie, macie uruchomić produkcję rolną w Rosji, tak, żebyśmy w każdym z tych produktów sami byli samowystarczalni. Żebyśmy nie musieli kupować. I to się odbyło. Już dzisiaj z tych rzeczy, o których wam wymieniłem, Rosja nie jest importerem netto tylko wołowiny i jabłek. No i tam warzyw, jakichś serów, ale mówię z tych produktów, które popularne.
nie jest tylko importerem tych produktów. Ogromne inwestycje i za chwilę może się, ja myślę, że w jabłkach jeszcze trochę czasu upłynie, zanim będzie samowystarczalne. Ale rozwija swoją własną produkcję. I teraz w aspekcie zniesienia embarga. Wiecie, kto jest pierwszym przeciwnikiem w Rosji zniesienia embarga? Ci, którzy zainwestowali w rolnictwo. To są oligarchowie, to nie są tacy jak my. To są ludzie, którzy zarobili pieniądze na handlową, gazem, jabłkami, czymś innym. Dzisiaj nie mają możliwości zarobienia biznesu na imporcie. Inwestują w sady, inwestują w chlewy, w kurniki. W to inwestują, bo na tym jest większa opłacalność na wszystkim. Bo jeżeli dzisiaj średnio rosyjski właściciel sadu bierze między 2 a 4 zł w swojej chłodni, w swoim gospodarstwie za kilogram jabłek, no to jakbyśmy my mieli dzisiaj takie ceny, to drzewek w gruncie w Warce zabrakło. I prawie, że w Europie brakuje drzewek dla nich. Taki jest intensywny, taka jest dynamika na sadzie. Znowu powiem, nie to pewnie chcieliście usłyszeć, bo myślę, że niektórzy chcieli usłyszeć, że to może w maju już nie będzie embarga i te tyle będą śmigać. One będą tylko wtedy, kiedy śmigać, kiedy nie będzie gdzie indziej jabłek, nie będą mieli swoich jabłek już i nie będą mieli od kogo kupować. To wtedy będą śmigać. Jak tylko będą mieli możliwość, to niestety będą kupować pod tych innych aniołów. I czy tego chcemy, czy nie, musimy szukać innych miejsc sprzedaży. Chyba, że podejmiemy tu uchwałę i wszyscy się krwią pod tym podpiszą. Tutaj to nie, bo to się za najmądrzejsi. Ci, którzy się pod tym nie podpiszą, to dzisiaj zupełnie tu nie, bo nie chcą tego słychać. Nie chcą tego słyszeć, co się dzieje. Wolą usłyszeć, że zablokujmy granice, wszystkich nalejmy, spalmy, podpalmy, pójdzie w tyle. Azja, Afryka, to naprawdę są kierunki, gdzie musimy lokować. I Europa, i Unia Europejska, i Chiny. I ta kampania, którą prowadzimy też za sadowników pieniądze w Egipcie, potwierdza, że o te rynki trzeba walczyć. I to jest wyjście, jedno z wyjść sytuacji. Nie wiem, czy mówicie już o zatrudnianiu pracowników, bo już jesteście w mężczyźnie. Ale mamy względ do pracy, panie. Właśnie, to idziemy dalej. No kryzys mamy, to wiemy. Nie ma sobie pokazywać za dużo, bo tu są aktywniejsi od nas pod tym względem, dobrze. Chcę tylko powiedzieć, że nasze protesty polegają na tym, że zawsze składamy postulaty i pomysły. I to nie są typu, macie nas uzdrowić, mamy być lepiej, tylko wszystko jest potwierdzone możliwościami. Jeden z głównych postulatów było te 500 tysięcy ton na wycofanie. I myślę, że dobrze, że chociaż krytycy tego systemu też są, dobrze, że ten mechanizm mocno zafunkcjonował, bo on spowodował, na pewno nie pogorszy sytuacji na rynku, to poprawił, tylko teraz znowu będziemy pilnowali jako związek, żeby ci, którzy w tym uczestniczyli, dostali pieniądze. I znowu niech się nikt nie obraża na mnie, na związek, że ja to podnoszę na Komisję Rolnictwa. Ostatnio niestety to powiedział minister. No, że się czepiamy czegoś tam, jakiejś płatności. No, czepiamy się płatności. Bo jeżeli dzisiaj się wydłużają terminy płatności z tego powodu, że ci, którzy współpracowali ze SIMOS-em, nie dostali kasy, no to jest to kryzys dla branży, to jest zła sytuacja dla branży. I będziemy się czepiać. Jak coś jest źle, to się będziemy czepiać, to będzie czekać na wszystko. Niech nikt nie ma do nas tego. I teraz tak. To są tezy, już kończę, tego spotkania w Brukseli, tak? Tylko krótko powiem, co to jest za spotkanie. Ono się odbywa, do tej pory się odbywało raz na rok. Przyjeżdżali eksperci z danego kraju członkowskiego, którzy mówili, jaka jest u nich sytuacja na rynku jabłek i gruszy. No, w gruszczach na razie nie będziemy mówić o jabłkach. W ostatnio na tym spotkaniu w dniu poniedziałek było kilkanaście osób ze wszystkich uczących się krajów produkcji jabłek w Unii Europejskiej. Jakie padły konkluzje ze strony tych rekinów, akurat w tym momencie wszyscy mają. Nie ma szans na zwyższe ceny w tym sezonie. Trzeba się pozbywać jabłek. To powiedzieli między innymi Włosi. Powiedzieli, że będą odbijali na rynek Egiptu. Będą oferować, za chwilę wyjdą z taną ofertą, będą chcieli odbić Egipt polskim eksporterom. Bo z tych wszystkich analiz, ich zdaniem, nie ma szans na zwyższe ceny jabłek w tym sezonie. Oni są trochę lepsze ceny niż u nas, to dla nas jest trochę inna. W Europie należy się spodziewać spadku spożycia nawet na rzeczy niechodzących. Nieuniknione. Należy się tego spodziewać. Polska jest w stanie, ja im to powiedziałem, żeby ich nastraszyć,
bo zaproponowałem pewne mechanizmy regulacyjne, Polska jest w stanie corocznie wyprodukować 5 milionów tunel. Bo oni się zapytali wprost, czy wy za rok wyprodukujecie 5 milionów tunel? Mówię, może za rok nie. Bo ja u siebie w sadzie widzę, że trochę pąków jest mniej. Ale są też nowe sady, na których są pąki, a coś roku jeszcze nie było jadnych. Ale mówię, bądźcie się przyzwyczajeni do tego, że jak się nic nie wydarza, to nam nie pomożecie w sprawach ograniczenia produkcji czy otwarcia eksportu, to co roku będziemy mieli taką sytuację, że 5 milionów to miałby rzucimy na rynek i będziecie płakać i narzekać, i nas wyzywać od najgorszych, ale taki fakt będzie miał miejsce. Wszyscy jak siedzieli na sali mówili o tym, że trzeba ograniczyć produkcję. Wszyscy jak siedzieli na tej sali, to patrzyli na nas, czyli na mnie też, żeby to zrobiła Polska. Nie oni. Myślę, że większość siedzących na tej sali też takiego zdania jest. Pytanie jest, jak to zrobić? Tylko pytanie, jak to zrobić? I kto ma to ograniczyć? Bo ja wczoraj to, co zobaczyłem w ulicy na targu, to już to nie wierzę. To już to nie wierzę. Nawet dziś nie były kupowane. Na pierwszym, czyli naszym. Wzrost, zmieści sytuacji, wzrost eksportu na kraje pozaeuropejskie, poświęciłem temu sporo czasu. Musi nastąpić zdecydowana poprawa jakości produkcji i produkowania na potrzeby konsumenta. Powiem jeden przykład. Oczywiście tego się nie zrobi, żeby od razu wyjaśnić za 50 groszy. Bo my nie zrobimy poprawy jakości, dostając jabłka 50 groszy albo drugi. Musi nastąpić ten wszystko jakiś otrzeźwienie. Nie tylko wśród nas, salowników, ale tych, którzy dystrybują, którzy handlują. Nie można daleko pojechać, będąc najtańszym na świecie. I nie można mówić, a z takich głosów słyszałem, ja bym wyeksportował, wczoraj takiego gościa słyszałem, ja bym wyeksportował dodatkowo 50 ton, 50 kontenerów do Indii, to nie mam co wysłać, bo nie mam odpowiedniej jakości. Ja do niego zadzwonię, a ile ty płacisz za wyjadkę? A on mówi 70 groszy. A w tym wywiadzie podał z przykładu gospodarstwa, że koszty w tym roku u niego było 82. Mówię, on to nadal namawiać mnie do tego, żeby nas sprzedawał poniżej koszty. I nie jest wyjściem sprzedać dodatkowych 50 kontenerów do Indii po cenie, która gwarantuje bankructwo każdego gospodarstwa. Ale trzeba się zastanowić, czego nie zrobili Węgrzy przez te 20 lat, nie zrobili Francuzi, Holendrzy, a co zrobili Włosi. Dlaczego Włosi rozwijają produkcję sadowniczą? Dlaczego Włosi są liczącym eksporterem? To jest dla nas ciekawa nauka. Włosi prowadzą odmiany klubowe, Włosi skoncentrowali handel, czyli nie handluje 500 podmiotów, tylko handluje kilka. Włosi wprowadzili marki handlowe, Włosi wreszcie przeprowadzili ekspansję w inne części świata. I to musimy bezwzględnie robić. Czy chcemy, czy nie chcemy? Znaczy chcemy, więc to musimy robić. Z jednej strony walczyć o to przemysł prawo przemysłowe, walczyć o inne rzeczy, ale bezwzględnie musimy zdobywać nowe rynki zbytu, spełnić któryś z tych trzech warunków, które decydują, kto handluje. Albo być nadal tańszymi niż wszyscy inni, albo oferować lepszą jakość po tej samej cenie, albo oferować produkt, którego nikt nie miał. Jeżeli czegoś z tych warunków nie spełnimy, to niestety będziemy się spotykali co roku i dyskutowali, dlaczego jest coraz gorzej, dlaczego nie ma następców, dlaczego gospodarstwa się kurczą, dlaczego stoją przychodzą wyskiwacze do sprzedaży i tak dalej, i tak dalej. I dlaczego przychodzą co jakiś czas coś mesjasze, którzy mówią, że pod warunkiem, że oni będą rządzić, to że to wszystko robi. Posłuchać trzeba najpierw tego wszystkiego, trochę nabrać pokory dla tych, którzy trochę więcej na tym rynku funkcjonują, trochę więcej mają doświadczenia i wtedy dopiero można coś proponować. To inaczej po prostu się ludzie oszukują. Ja nie mogę oszukiwać ludzi, bo my za długo działamy, żebyśmy oszukiwali. 20 lat, gdybyśmy kiedyś oszukiwali, już byście nam to wychwycili. I teraz, mimo że to są trudne, niepopularne rzeczy, które wam powiedziałem, to jest szczera prawda. To jest szczera prawda. I to musimy robić, chcąc dalej funkcjonować. To wszystko trzeba ogarnąć. I dlatego tej wąskiej grupy, która sadowników zgubili warka, bardzo serdecznie dziękuję za to, że przyjechaliście. I prośba moja gorąca taka, kilka test z tego mówcie do ciebie. Wdrażajcie w życie. No jak widzicie, że kupuję jakieś drzewka nie takiej odmiany, która gwarantuje, że pójdzie na taśmę, opamiętaj się. Kup może trochę mniej, a tego co świat chce kupić. Nie tylko kolejne hektary zasadzamy, a później martwimy się, dlaczego 8 groszy jest na punkcie skupu i kto z nas się zamieszcza.